hit 12 serii gier PKO BP Ekstraklasy. Lider przed tą kolejką Śląsk-Wrocław podejmuje czwartą w tabeli Legię Warszawa. Na trybunach stadionu we Wrocławiu prawie 40 tysięcy kibiców. Szykuje nam się niesamowite widowisko, które jednak rozkręca się powoli. Pierwszy groźny atak to końcówka pierwszej połowy. Mark Gual jest w polu karnym. Gual trafia tylko w poprzeczkę, ależ blisko był strzelenia gola. Król strzelców poprzedniego sezonu, ale Rafał Leszczyński uratowany, Śląsk uratowany. To już początek drugiej połowy. Znakomite podanie do Petra Szwarca i to wrocławianie obejmują prowadzenie. Ależ asysta Piotra Samca-Talara, ależ wykończenie Petra Szwarca i wielka, wielka radość we Wrocławiu. Śląsk prowadzi z Legią 1-0 od 46 minuty. Znakomite otwarcie drugiej połowy w wykonaniu gospodarzy. Chwilę później Erik Exposito z rzutu wolnego, ale Kacper Tobiasz tym razem jest na posterunku, piąstkuje piłkę. A to kolejne znakomite podanie Piotra Samca-Talara. Sam na sam z Tobiaszem wychodzi Erik Exposito i jest 2-0 dla Śląska w 71 minucie. Najlepszy w tej chwili strzelec PKO BP Ekstraklasie podwyższa na 2-0. 10 gol Hiszpana w tym sezonie. Druga asysta w tym meczu Piotra Samca-Talara. Nauel Leiva, ależ ogrywa Augustyniaka i 3-0. To już jest pogrom. Piotr Samiec-Talar po dwóch asystach dokłada gola, ale to przepiękna akcja, przepiękny dribbling Nauela Leiwy. Ograny zupełnie Rafał Augustyniak. Legia rozbita, Legia znokautowana, ale Śląsk nie ma zamiaru kończyć. Kolejne znakomite podanie, tym razem Petra Pokornego i Erik Exposito po raz drugi w tym meczu trafia do siatki. 11 goli ma lider klasyfikacji strzelców Ekstraklasy. Hiszpan podwyższa na 4-0. 2 gole Exposito, gol i 2 asysty Piotra Samca-Talara. Ogromna radość Jacka Magiery. Śląsk Wrocław rozbija Legię Warszawa 4-0. Dzięki temu awansuje z powrotem na pierwsze miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy, a dla Legii to już trzecia z rzędu ligowa porażka. Śląsk Legia 4-0. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.